Była klima, ale już nie działa. Przykro mi. Witam bardzo serdecznie widzów. Dziś będę rozmawiał po niemiecku, ale oczywiście wrzucę przetłumaczenie. Ze mną jest dzisiaj Klaudia. Klaudia, proszę, pozdrów widzów, jak możesz. A więc dzisiaj wybieramy się na ten trójstyk, z tyłu zacitał. Byłaś już tam? Nie, jeszcze nie. I dlatego ten odcinek jest specjałem z okazji 500 subskrypcji na moim kanale, tak jak wam mówiłem. I dlatego spotkamy się już tam na miejscu. I dlatego chciałem sobie właśnie bardzo chętnie zobaczyć te miejsce, jak to tam wygląda. Bardzo fajne miejsce. Będzie można przeskakiwać z państewka do państewka. No i dojechaliśmy na miejsce, jesteśmy na czeskiej stronie i teraz idziemy sobie piechotką do Polski, jesteśmy przy granicy. Mamy tutaj jakieś informacje, możemy sobie poczytać, co święci się ciekawego. Jest też po niemiecku? Też tutaj, w tym miejscu. Tutaj są jakieś takie znaczki. Tak, to jest czeski język, no. To nie jest nasz język. Umiesz czeski też czytać? W ogóle. Jest coś, jakaś różnica między polskim a czeskim? Tak, dużo różnic jest. I gdzie to teraz, na ten trójstyk? Mam nadzieję, że tam prosto. Tam. Zobacz, widać flagę już czeską. Idziemy tam prosto. Ładna pogoda na spacerek. Klaudia narzeka, że za zimne powietrze jest troszeczkę. A więc jesteśmy teraz na czeskiej stronie. Tak, tu w tym miejscu, tutaj gdzie na tej ziemi stoimy, tam na polskiej stronie widać ludzi, którzy siedzą sobie na ławce, a tutaj są ludzie po tej stronie i są w Niemczech po tej stronie. I tutaj jest właściwie te prawidłowe miejsce. Czyli jeżeli tutaj na tym krzyżyku jak położę palec, no to będę w trzech krajach naraz, tak? Dokładnie. Tutaj w tym miejscu jesteśmy na czeskiej stronie, polska strona, niemiecka strona, a tutaj jest jakiś kraj nieznany. Jeżeli chcesz przejść do Polski, to przechodzisz przez ten drewniany mostek tutaj i jesteś w Polsce. Ale jeżeli chcesz przejść do Niemiec, no to nie ma żadnego mostu, nie możesz. Nie ma mostu żadnego. Przepłynąć? Przepłynąć. Możesz przejść. Nie jest głęboko. Właściwie to by można było przejść. Ale błyskawicznie bym musiała to zrobić, bo jest za zimno. Właściwie tak. No. Nie jest głęboko. Można przejść spokojnie. Ale jest syfiasto w środku. W gumofilcach najlepiej. A tutaj dochodzę do takiego miejsca, gdzie tutaj się kończy czeska ziemia, najbardziej wysunięta na północny zachód. Także tutaj się kończą Czechy, gdzie widzicie tą trawę. Nieźle, nie? Można przeskoczyć do Polski. No i widzicie, jak tutaj wygląda właśnie taki trójstyk. Także pokazaliśmy wam fajnie i cieszę się. Trzy kraje, trzy różne języki, trzy różne mentalności. Trzy różne historie, trzy różne alkohole, trzech różnych złodziei, coś brakuje jeszcze? Nie brakuje, mamy komplet. Trzy różne waluty. Nie, chyba już nie ma, nie? Dalej. Nie. Wszyscy mogą płacić w euro, ale Czesi dalej mają koronę, my mamy złotówki. No i w Niemczech oczywiście euro. Myślałam, że można płacić w euro wszędzie. Można. Ale tylko jeżeli biorą papierkowe. W Martkowcie możesz na przykład płacić polskimi pieniędzmi, ale tylko papierkowe. Mamy wiele dużych różnic, ale mamy tylko jedno, jedyne nasze słońce. Jedno, jedyne słońce. Zobaczcie tutaj, drodzy widzowie. Mamy tutaj na polskiej stronie krzyż. Widzicie tam? I drugi mamy krzyż po niemieckiej stronie, też przy fladze. A Czesi nie mają nic. A co w ogóle jest tutaj? Jakiś dzwonek.
No to możesz zadzwonić. Spróbuj. No jeśli to jest czeski krzyż, no to spoko. Też tak można zrobić? O, to jest stara granica. Być może. A tutaj był kiedyś stary tunel do Niemiec. Jeszcze raz. Zepsułam. No to weź nowy. Już mogę? Możesz. Także z Klaudią tutaj dziękujemy Wam bardzo za obejrzenie. No i w takim razie do zobaczenia w kolejnym odcinku.